tak sobie marzyliśmy, żeby ściągnąć do świdnicy, jak to mówią, crème de la crème, czyli te filmy, które są absolutną nowością, te, które na festiwalach w Polsce, na festiwalach w Europie, w świecie już zdobyły laury, które są kinem z najwyższej półki. To wtedy były tylko marzenia, ale jeżeli się w swoje marzenia wierzy i jeszcze do tego dołoży pasję, determinację i bardzo dużo pracy, to mamy taki festiwal jak Spektrum. Stąd te cztery osoby za mną, bo bez nich tego festiwalu by nie było. Bez dobrego ducha Romana Gutka, który gdzieś tam wciąż mentalnie nad nami czuwa i co roku sprawdza, co też panowie z Fundacji Filmowej nam przygotowują w tym znakomitym festiwalowym menu. Bardzo się cieszę, że trzecia edycja to znów znakomite kino. To nie tylko filmy, ale też, jak Państwo zdążyli zauważyć, szczególnie ci, którzy mają zamiar być tu z nami przez 4 dni, prawie że non-stop z krótką przerwą na spanie, to także spotkania, to także inne wydarzenia, które oczywiście wiążą się z filmem. Dziękuję tej ekipie za mną. Nie wiem, dlaczego oni tak daleko ode mnie uciekli. No chodźcie bliżej, bo tak chcemy tak razem się pokazać. Pokłonimy się Państwu za chwilę i życzymy cudownego dnia. No to się kłaniam.